Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 9:15 na zegarze, to jest właśnie ten moment. Moment na rozpoczęcie audycji Jarka Adamka, gospodarz programu we własnej fantastycznej osobie. Przy mikrofonie czeka już na państwa telefony. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Jarek jest po weekendzie pełnym wrażeń. Nie, to weekend. To po tygodniu, tak, to... po tygodniu pełnym wrażeń. Dobrze. A potem miałeś weekend w środku tygodnia. Ale już byłem wczoraj przecież. No ale mnie wtedy nie było, więc to ty miałaś weekend. Tak. Ale już jesteśmy, wracamy. To jest piątek, szanowni państwo. Weekend dopiero się zaczyna. I Jarek czeka na poważne telefony. 17 listopada dzisiaj. Przypominamy państwu taki piękny dzień. 65 529 5529. Jak szanowne panie się miewają dzisiaj? Bardzo. Obchodzicie dzisiaj jakieś święto nietypowe? Wiesz, dzisiaj jest Dzień Czarnego Kota. Słabo. Tak, Dzień Studenta obchodzimy. O. Dzień Studenta jest codziennie. Tak. Dzień Baklawy jeszcze mamy przy okazji 17 dnia listopada. Baklawa, dobra rzecz. Dzień Wcześniaka. Tak, ale przy okazji baklawy chcę powiedzieć, że ja słodycze lubię, natomiast te tureckie, one średnio mi smakują. Ale może wam bardziej. Nie jadłaś tatarskiej baklawy. Tatarska baklawa jedzona na Krymie to jest najlepsza rzecz, jaką moje dzieci wspominają. Krym jest na ciostku. Też. 65 529 5529. To był najlepszy dowcip dzisiejszego poranka. A teraz już poważne rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Zdrawicza dzwonię. Witamy. Dwójka dzieci mam na pediatrii w Rawiczu. Jestem po prostu pod wrażeniem Rawickiego szpitala. Dzieci, lekarze na pediatrii, jak i panie pielęgniarki, super. Chcieliśmy podziękować. Super. Zmieniło się wszystko na dobre w Rawiczu, na pediatrii przynajmniej. A dzieci jeszcze w szpitalu, czy już wyszły? Tak. Syn właśnie wczoraj do córki dojechał, ale byłem u żony i super wszystko. Opieka, no, chcieliśmy bardzo podziękować. A to życzymy dzieciakom zdrowia. I kwiaty, i motyle. A dla personelu... Dla całego oddziału. Tak jest, a dla personelu oddziału pediatrycznego w tym momencie serdeczne podziękowania. Kwiaty, dziękuję, i motyle. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Bardzo proszę. No dobrze, zaczęliśmy od podziękowań, czyli dobrze zaczęliśmy dzisiejszy dzień. Jeżeli idzie o naszą audycję, 65 529 5529, i prosimy dzwonić do nas, można w dobrych sprawach, takich właśnie sympatycznych, wdzięcznościowych, ale można i w trudniejszych sprawach i takich, że właśnie tutaj to byśmy chcieli zagrać kwiaty i motyle, ale nie możemy, ponieważ coś tam się jest nie tak, wystarczy wykręcić ten numer 65 529 5529 i czekamy, co tam jeszcze dzisiaj u państwa w tym niezbyt może pięknym, ale całkiem uroczym dniu. Tak sobie sprawdzam, co jeszcze dzisiaj ciekawego się na świecie dzieje. Dzień dobry. Ja w sprawie skrzyżowania Krasińskiego a Siedleckich. No. Często dużo stłuczek, jeszcze jest od Krasińskiego, jak się jedzie w stronę Siedleckich, zakaz skrętu w lewo, a dużo ludzi to robi i tak, mimo tych zakazów. Czyli co by pan tam widział? Patrol policji. Tam powinno być już od przynajmniej 10 lat rondo.
Rondo na Krasińskiego i Świadeckich. To dość radykalne tutaj wyjście, ale czy tam jest ale w ogóle... Ale bardzo praktyczne by było. Pytanie, czy można tam to rondo wytyczyć, nie? Bo to jest zawsze kwestia tam jest, jakby nie szerokości tak. ulicy i kwestii wchodzenia w grunty prywatne. No dobrze, to może jest postulat na kampanię wyborczą, samorządową, bo już teraz powoli, myślę, różne siły samorządowe zaczynają przygotowywać swoje programy na te wybory, które mają być wiosną, no to może któryś weźmie na sztandarie taki temat, żeby na skrzyżowaniu Krasińskich, Śniadeckich i tam jest jeszcze Przemysłowa, tak? Dobrze mówię? Przemysłowa, tak? Tak, też się łączy. I... Ale to jest, no... takie nefralgiczne miejsce, także... Tak, to prawda. To prawda, chociaż, szanowni państwo, no, kierowcy skręcają, tak jak pan mówi, w lewo mimo zakazu, no to już, słuchajcie... No, dokładnie, co to, ma... to są dwa zakazy pod rząd. Co ja mam państwu powiedzieć, no, że kierowcy łamią przepisy, panie kochany, ja tu tylko na chwileczkę. Dobra, dziękuję panu bardzo. Co państwo proszę, myślicie o tym, żeby zrobić rondo na skrzyżowaniu Krasińskiego i Śniadeckich, czyli, co tam jest blisko? Jeden bar, to wiem. ZUS jest niedaleko też. 65 529 5529, odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja w takiej jednej sprawie, bo tu nie wiadomo, jak to miasto nasze działa. Czy pan wie, gdzie jest ulica Krzyckiego? Tak, za to, że... A i wie pan, że tam nie idzie dojechać? Tak ładno mamy po lewej stronie, po prawej stronie stadninę koni, a tam w ogóle dojść nie idzie. W sensie... Mówię w tym o tym, że samochody mogą się zawieszać. W sensie, że nawierzchnia jest słaba. Tak, tam są takie dziury, że to jest niemożliwe. Nawierzchnia dziurawa. No dobrze, na razie myślę, że możemy poprosić o wyrównanie. A czy się będzie budować już taka właściwa nawierzchnia, to zapytamy. Tam się no, teraz to dużo... powstaje nowe osiedle. Tak, tam się teraz dużo ludzi wybudowało. No, kochani, osiedle się, jeżeli powstaje, no to tam, rozumiem, jeździ także ciężki sprzęt, nie? Tak, ale na tej jednej głównej można powiedzieć, że nie jeździ, tylko na poboczach. Dobra, nawierzchnia na ulicy Krzyckiego. No tak, tak, tam są nowe osiedla, ludzie się budują, aż miło. Dziękuję panu bardzo. No tak tam jest. Byłem tam kiedyś. Zazdraszczam. Ale byłem, jak było sucho. A jak jest mokro, to może jest mniej zazdraszczam. 65 529 5529. No. A co mają powiedzieć teraz ludzie, którzy czekają już na drogi wiele lat? Jakby im nagle... Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja tak w kwestii tej kampanii też mam pomysł na rondo jedno. Proszę bardzo. Skrzyżowanie ulica Grunwaldzka i 17 stycznia. Bo tam w godzinach, właśnie w dzień praktycznie nawet nie szczytu, tam jak się nie wymusi, wyjeżdżając z Grunwaldzkiej 17 stycznia, to jest cud. Tam po prostu trzeba zawsze wymusić. Niech pan tak nie mówi, bo się ustawią dzisiaj. No ale sam pan wie, że tam po prostu, tam wyjechać to jest cud. Tak, to tam prawda. Po prostu, tam by się prosił o rondo, a miejsce jest. No ja powiem szczerze, że ja w godzinach szczytu to w ogóle omijam to skrzyżowanie. Nawet wolę, no, ja wolę nadłożyć. Się też, bo po prostu, bo to jest tam jest porażka, to jest porażka Leszno. To prawda. To tylko czy się da tam zrobić rondo, nie? Bo ja mówię, nie wszędzie ale się miejsce, da. Panie radny, miejsce jest. Ja uważam, że się da. Na oko tak. Na pewno prędzej niż o tym miejscu, o którym mówił słuchacz chwilą. Dobrze, czyli jest drugi postulat. Ronda tym razem Grunwaldzka 17 stycznia koło pomnika garnizonu Leszno koło Koszar. Tak jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Niech komitety wyborcze słuchają, strzygą uszami. Słuchajcie, same wam się postulaty i obietnice wyborcze pchają do rąk. Nie musicie za dużo kombinować. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Jestem kierowcą autobusu. Chodzi mi o Jarocin. Światła w Jarocinie. Ulica Moniuszki. Kochani, ja mam taką prośbę. Gdyby ktoś ustawił chociaż o 30 sekund wyjeżdżając z Moniuszki, zabieramy młodzież, jeżdżą M-ki, jeździ inna firma transportowa, zabieramy młodzież tych, rozwozimy po ze szkół, żeby w tym z Moniuszki wyjeżdżając po prostu o 30 sekund chociaż wydłużyć te światła w stronę tam poznańskiej. Chodzi mi o skrzyżowanie Niepodległości, a Moniuszki. Tutaj to skrzyżowanie.
o 30 chociaż sekund wydłużyć te światła, żebyśmy mogli po prostu więcej tych samochodów przyjechać. Po południu to jest taki kocioł, że tych samochodów stoi cała moniuszki. Jeszcze przychodzą rozwozy dzieci z przedszkola, rodzice wyjeżdżają z przedszkola, zabierają dzieci. Z tej ulicy po prostu nie idzie wyjechać. A, za mało samochodów zdąży przeskoczyć. 30 sekund chociaż wydłużyć te światła. 30 sekund dłużej światła, taki postulat skrzyżowania Moniuszki Niepodległości w Jawiocinie. Dziękuję bardzo. A swoją drogą, proszę Państwa, ruszanie ze świateł to jest też zagadnienie. Powiem Wam, że czasami to wiecie sami. Koleżanki jeżdżą, każda z koleżanek jest doskonałym kierowcą i żadna z Was tak nie ma, ale czasem krzyczę, bardziej zielone już nie będzie, tak? Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. No i pan, szukaliśmy pana, żeby nazwać rondo czy ulicę imieniem Jarka Dałka. Mamy rondo, wymyślił ktoś, przyjechał w wojsku na 17 stycznia. Rondo zrobią i będzie imieniem Jarka Dałka. O, proszę pana, przy wojsku to tam będzie z 15... Ja co, no, nie, to do mnie złomni, nie, spokojnie z tymi złomni, bo to już historia, rozumiem, tam książki są, ale to jest właśnie na czas. Widzi pan tamten pan, co tego pomyślał? Nie pomyślałem o tym. No, nie. Jarosława Adamka. Tam będzie 15 generałów do nazwania. A ja bym był za tym, żeby mi jakąś ulicę ładną dali, co by ludzie musieli zmieniać. Nie podoba się panówko wojska? Nie, bardzo ładnie. Natomiast jakby tak zmienili jakąś ulicę na Adamka, to by ludzie wyzywali na mnie, bo by musieli dowody osobiste zmieniać. I byłbym pamiętany. A widzi pan. No tam by nie musieli, rzeczywiście. No, a ronda są proste, bo tam nikt nie musi adresu zmieniać. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za miłe słowo. Ja mam jeszcze postulat. Nie. To nie Jarosława Adamka, tylko Jarka Adamka. No bo jednak w świadomości funkcjonujesz jako Jarek, a nie jako Jarosław. Ale widzicie, jakie są zasady nazywania ulic, tak? Że pośmiertnie się nadaje. No przechlapane. Ja czyli proponuję trzeba mnie najpierw uśmiercić. Nic z tych rzeczy. Kolejny telefon. Dzień dobry. No witam panie Jarku. Dzień dobry. No jeżeli jedziemy, jeśli chodzi o te ronda, no to ja proponuję następne rondo tutaj przy, na, jak to się ta ulica nazywa, gdzie tam jest tutaj, CPN? No Wida Obrońców Lwowa. O, bo tam ani przejścia nie ma, idąc w lewą stronę do PAMKO, czy tam do tego sklepu ogrodniczego, nie ma. Trzeba iść ko CPN-u, albo się wracać tam ko tego sklepu meblowego. Absolutnie się z panem zgadzam. Były prośby od naszych słuchaczy o przejście dla pieszych właśnie przy tym sklepie ogrodniczym, czyli tam, gdzie już nie ma tego głównego ciągu ulic Norwida i Obrońców Lwowa. Miasto odpowiedziało, na razie to niech będzie, planujemy przebudowę i wtedy pomyślimy, ale kiedy ta przebudowa, ona jest na razie ciągle w planach. Więc powiem państwu, że taka odpowiedź troszkę mnie też mało zadowala, bo tam rzeczywiście widzę, że jest spory ruch i tam nie bardzo jest gdzie przejść. Można przejść tak dopiero koło stacji benzynowej. Ale tak, bo ja tam idę z prawnukami, no mam tak. Prawnuki małe, bo mam 4 i 3 lata, więc trochę kawałek muszę obejść, pradziadek, żeby dojść do sklepu. Natomiast niektórzy, jak pan mówił, że pan zgłaszał, a oni tego nie reagują, czy tam reagują po jakimś czasie, to proszę, niech zrobią kiełbasę wyborczą, no. No dlatego właśnie państwu proponujemy, żeby komitety wzięły takie konkrety, które państwo zgłaszacie do siebie, do programów i po wygranych wyborach realizowali. Będziemy bardzo szczęśliwi, że jest jakiś konkret w tych programach wyborczych. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam także prawnuki. No, powiem państwu, że tak, że zrobienie tego przejścia to nie byłaby wielka filozofia. Tam już nie ma aż tak wielkiego ruchu, a można by chyba tak w miarę fajnie przejść. Ale co zrobić? Odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta sugestia z pani strony powinna być Jarka Adamka, nie Jarosława. Bo Jarosław się źle kojarzy. Tam nie przesadzajmy. Paru fajnych Jarosławów na świecie jest. No. Znamy paru każdy. No, dobrze. 65 529 5529. O, i co? Ja proponuję przerwę, bo to już jest prawie w pół do dziesiątej, a po reklamie wrócisz z odbieraniem telefonów. Pani kierownik zdecydowała, więc nie mam o czym gadać. Proszę bardzo.
I jesteśmy ponownie po przerwie. Przy mikrofonie gospodarz programu Jarek Adamek, który do godziny 9.45 odbiera Państwa telefony. Numer niezmienny 65 529 5529 i jest już... O, miało być! Właśnie, lampeczka się świeciła. No to w takim razie będzie jeszcze jedna próba odebrania połączenia, a ja ten numer telefonu oczywiście przypomnę. 65 529 55 29 i może teraz się uda. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. O, dzień dobry. To tak może kontynuując ten temat, te gronda, to jak nie Jarosława Adamka, ani Jarka Adamka, ani nie pośmiertnie, to może Jadamka. Jadamka też można, ale obawiam się, że też chyba będzie, trzeba by mnie było... Trzeba byłoby mnie utłuc. No, dzięki. Co wy mi tak wszyscy życzycie dzisiaj dobrze? A słuchajcie, dzisiaj jest jeszcze Dzień Wcześniaka. To pozdrawiamy serdecznie wszystkich wcześniaków. Rodziców wcześniaków, a szczególnie neonatologów wszystkich. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam panie Jarku. Witamy. Ja jakiś czas temu dzwoniłem w sprawie tej odfrezowania w tej kopalnicy na trasie 32. No. Coś tam dało. Wiem, że kolega to na pewno sprawdzał, Bartek Klubś, ale akurat go nie ma, więc nawet go nie mogę podpytać. Wiem, że z terenie, natomiast wiem, że tam chyba z generalną dyrekcją tam toczy jakąś korespondencję. To nie są łatwe sprawy. Natomiast dopytywał się o tą drogę krajową tam właśnie w tym Wolsztyńskiem. Jak coś będzie, ja zawsze polecam państwu sprawdzać portal, bo tam najszybciej się te newsy ukazują, ale dobrze, przy okazji Bartka, jak go spotkam, to może go nawet tutaj się uda w poniedziałek na przykład zaprosić. No bo to już jest pomału takie niepoważne, bo tak, to jest droga krajowa. Tak, tylko że zniknęły sprzęty. Ja panu powiem z doświadczenia, że generalna dyrekcja, to ona tak odpowiada, troszkę czasu jej to zabiera zawsze, żeby odpowiedzieć. Tamte tydzień to tak zawsze na pewno, a dwa to tak zazwyczaj. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Kopalnica w Wolsztyńskiem i tam rzeczywiście jakieś prace były drogowe prowadzone, które są stały jakoś tak zawieszone i się nic nie dzieje. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszych informacjach słyszałem o wykopaniu macewów. I ja podobną sytuację, może to nie są macewy, nie wiem. Będąc na grzybach w okolicach Słowocina między Kolskiem a Wolsztyn-Świętnem, granica województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Aha. I też podobne płyty widziałem w lesie. Także może by ten też się zainteresować. No to okej. Okay. Między Kolskiem a Świętnem Sławocin, dziękuję bardzo. To jest niestety taki problem duży. Rzeczywiście w czasie wojny Niemcy, jak wiemy, rukowali po prostu dziedzictwo żydowskie tak do szczętu i te wszystkie cmentarze były też niszczone. No i potem właśnie na miejscu tych cmentarzy najczęściej już dawno jakieś domy rosną, a podobno według przepisów religii mojżeszowej, no ta macewa powinna wrócić na miejsce grobu, więc tu jest ten problem pewnie, że nie bardzo jest gdzie to przywrócić, ale miło, że pan zwrócił uwagę na ten fakt. 65 529 5529, czekamy jeszcze na kolejne sprawy, mamy jeszcze 9 minut audycji. Dzisiaj nam panuje temat rond i postulowania dla przyszłych kandydatów na radnych, burmistrzów, wójtów, gdzie by tu może takie rozwiązania komunikacyjne wprowadzić, ale jesteśmy otwarci także na inne państwa propozycje, także do programów wyborczych, bo ja myślę, że teraz siedzą te wszystkie ugrupowania i się zastanawiają, co my tym razem ludziom obiecamy. I tak mówią, wszystko jest obiecane, trzeba by coś nowego wymyślić. No, więc na przykład ronda w różnych miejscach. Mamy telefon, dzień dobry. Halo? Halo. Dzień dobry panu. Ja trochę z innej beczki. Oczywiście życzę panu Jarkowi, żeby miał swoje rondo swojego imienia. Najlepiej za życia. Aha. Ale ci politycy, że ponad miesiąc czasu, czy oni nie mogą się pościągać z tych ścian, z tych banerów? A już powinni. A teraz to już nie ma, że boli. A gdzie tam pan ma w okolicy jeszcze jakichś wiszących? No wisi na przykład w Orawiczu na Dąbrowskiego pewna pani partii wygranej, ale przegranej. No i wisi sobie, wisi.
Nikt się nie interesuje. O, czyżby to była pani minister Maląg? Nie. Pani Sójka. Pani Sójka, pani minister Sójka, dobrze. Pani Maląg się już pociągała, długo wisiał Kaleta, nie wiem, czy jeszcze wisi w wielu miejscach. Pan poseł Kaleta, wiemy, że się chyba w zeszłym tygodniu pościągał, za co zresztą tutaj mu podziękowaliśmy serdecznie, bo jeszcze zdążył przed terminem. Pani Maląg chyba już też nie ma, natomiast może się zapomniało sztabowi pani Sójki o tym banerze. A może się zapomniało, no taki wielki na ścianie wisi. Chwila, na ścianie taki duży? Tak. Taki, no, jak są te reklamy różnych, jak dużych sklepów. Dokładnie, no. A to nie, to jest troszkę inaczej, bo pościągać trzeba tych, którzy wiszą w takiej przestrzeni publicznej, gdzie były te darmowe miejsca do plakatowania. A na tych dużych banerach, takich, gdzie się płaci, to można wisieć tak długo, jak opłata obowiązuje. Także... No, pytanie, czy faktycznie ona za to płaci, ale być może płaci tam dużo. Ja już nie wnikam, natomiast rozmawiałem z politykiem z innego ugrupowania, żeby tutaj nie było, opozycyjnego, i on też gdzieś na jakimś takim dużym outdoorze, bo to się chyba outdoorie nazywa, wisi, i on mówi, że no po prostu do momentu, aż ta firma outdoorowa nie znajdzie nowego najemcy na to miejsce, to on sobie może wisieć. Chociaż nie może zmieniać... Ktoś znalazł się, jakiś może tak, reklamujący swoje firmy. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie, chociaż szczerze mówiąc, koszula bliższa ciału, jeżeli ktoś ma pieniądze do wydania na reklamę, to zapraszam do naszego radia. No właśnie, dziękuję bardzo. Serdecznie. Tak, ja się jeszcze dopytywałem zresztą tego polityka, czy on nie może na przykład zmienić tego banera, że nie, głosujcie na mnie, na przykład pięknie Wam dziękuję, że na mnie zagłosowaliście. Powiedział nie, niestety, no umowa z firmą jest taka, że nie może zmienić treści. Natomiast mówię, na tych outdoorach, na takich przestrzeniach płatnych, no to kto wynajmie, ten wisi. To może być oczywiście polityk, ale to może być na przykład... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z Leszna. Ja już tu do Państwa dzwoniłem dwukrotnie odnośnie wyjazdu spod sklepu Aldi na ulicy Grunwaldzkiej. I gdzieś tam ktoś mi powiedział, że w jakiejś tam audycji było. Że decyzja jest negatywna, tak? O ten lewoskręt mówię. O to, żeby można było skręcić tutaj w stronę na lewo, na Grunwaldzką, no, stronę Jana Pawła. Tak, w stronę Jana Pawła. Tak, negatywna, niestety. No właśnie, ale i jakieś uzasadnienie tam można było, albo można usłyszeć. No teraz głowy panu go nie odtworzę, no ale nie, jednak, jasne. Jednak uznano, że to byłoby niebezpieczne, zwłaszcza w okolicach właśnie godzin szczytu, kiedy jest duży ruch w stronę na 17 stycznia. No, tylko ja mówię bliźniacą, cały czas mam przed oczami bliźniaczą sytuację tutaj, gdzie mamy komendę policji i wyjazd spod Biedronki w lewo. No tam mamy nawet trzy pasy, tam jest bardzo niebezpiecznie skręcając w lewo. Ja bym to tak, tutaj jeżeli miałbym porównać, to bym powiedział, że pod Biedronką jest bardziej niebezpiecznie wyjechać w lewo i zmieścić się na któryś tam z tych trzech pasów, jak ktoś tam w prawo potrzebuje skręcić. A tutaj ja nie widzę naprawdę żadnych przeciwwskazań. Niebezpieczne w jakim sensie? No bo niebezpieczne może... Chodzi o uzasadnienie, czy tam rzeczywiście jest niebezpiecznie... No bo ja cały czas mam tutaj na uwadze to skrzyżowanie z ulicą 17 stycznia i te samochody dopychają to skrzyżowanie niepotrzebnie, no bo mogliby pojechać w lewo, a tak albo ulicą Mirosławskiego wbijają się na 17 stycznia i z powrotem wjeżdżają na Grunwaldzką, gdzie mówię, ta krzyżówka, no godziny szczytu to już w ogóle, no wiemy, o co chodzi. Także tam dopiero to rondo by się nadawało, tak jak tutaj dzisiaj ten temat dyżurny, że tak powiem. Żeby się tam rondo przydało, to jest prawda. Tylko pytanie, czy można je tam wytyczyć, oczywiście. Bo to tak się zawsze mówi. Na oko miejsce jest, ale potem jest kwestia własności, działek. Jasne, ja tutaj nie, ja się nie zabieram za ten temat, tylko mówię, że tam jak najbardziej by było wskazane rondo. Byłoby. To a prawda. To, czy tam właśnie warunki pozwalają. Ale tu ja bym poprosił, jakby można było to takie uzasadnienie, jeżeli ten ktoś twierdzi, że to co tam jest niebezpiecznego? No dobrze, ja sprawdzę, czy mam... Nawiążę tylko też, bo tam przy tej okazji nadawałem temat chodnika, który kończy się ulica Włodarczaka i rozpoczyna Grunwaldzka. Tam jest naprawdę... No to jest odcinek dosłownie tam 2 metrów, ale tam są...
takie kocie doły, że naprawdę, ja to powtórzę, widziałem starszą panią, która jechała, poruszała się przy pomocy tak zwanego balkonika i było to żałosne, patrząc na tą panią, jak ta pani się tam męczy, opowiem w ten sposób, ja nie mówię, tylko to jest naprawdę krótko, tam chodzi o to, żeby to splantować, nic więcej, tam nie trzeba, bo to jest końcówka asfaltowa. I tam, nie wiem, czy to korzenie tam spowodowały to, że takie są te wystające kawały bryły tam asfaltu. No dobrze, no tu się przypomnimy, jeżeli idzie o ten wyjazd z tego marketu właśnie na Grunwaldzkiej, pewnie kwestia jasne, taka, ale że... Tylko ja bym chciał usłyszeć uzasadnienie. Konkretne. Co tam jest takiego na przeszkodzie, żeby można było w lewo pojechać? Bo ja nie widzę, ja bynajmniej, ale nie jestem specjalistą, nie będę tutaj zabierał głosu, tylko to, co gołym okiem widać, naocznie. Co sprytniejsi, to sobie tam wyjeżdżają przez chyba Andrzejewskiego, nie? To tak jest ta ulica tam, co sprytniejsi, to jadą w lewo i łamią przepisy ruchu drogowego. To już tak panu powiem na marginesie. No tu to owszem, natomiast punkciki mogą wpaść, a pieniążki mogą wypaść. Ja, broń Boże, nie namawiam, nie, tylko byłem świadkiem, widziałem takie sytuacje. Ale proszę Państwa, to jest kolejny postulat dla szanownych komitetów wyborczych udających się do wyborów w Lesznie. Jeżeli ktoś z Państwa szanownych, myślących o byciu kandydatem i zastanawiającym się, co tu mogę obiecać mieszkańcom naszego miasta, może zaproponować takie rozwiązanie, że dokona rewizji różnych miejsc, gdzie są obecnie takie rozwiązania ruchu drogowego, a na logikę na przykład można by wprowadzić inne, nie? Ja powiem szczerze, dla mnie jak ktoś, kto by miał taki konkretny program, to ja wolę takiego kandydata niż takiego, co mówi, ja wam obiecuję zdrowia, szczęścia, ten program jeszcze musi mieć większość, bo to tam program można mieć. Ale to, szanowni państwo, to trzeba przekonać ludzi. Ja nie wiem, ja bym przekonywał na tej zasadzie. Ułatwię przejazd przez miasto w godzinach szczytu, wprowadzając następujące rozwiązania, tak? I mamy te miejsca, gdzie się haczy i to jest właśnie Grunwaldzka 17 stycznia. Pomyślisz, że można przez ulicę Andrzejewskiego, to i tak trzeba do tej Grunwaldzkiej, a ulica Andrzejewskiego od rana do 17 stycznia. Tak jak funkcjonuje przedszkole i szkoła, to jest... inny temat. Jasne, ja zapomniałem nazwę tej ulicy, jak się dojeżdża do 17 stycznia, tutaj troszkę dalej. Mirosławskiego być może, okej. Natomiast ja mówię, zachęcam bardzo serdecznie szanowne ugrupowania starające się o mandaty w następnych wyborach samorządowych, żeby właśnie takie konkretne ludzkie problemy starali się rozwiązywać, a katalog ludzkich problemów najłatwiejszy do znalezienia w audycji Temat dla Reportera. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam. Miłego dnia. Również. Dla całej ekipy, do widzenia. Miłego dnia dla pana, miłego dnia dla wszystkich państwa słuchaczy. W temacie dla reportera słyszymy się w poniedziałek. O, coś tu lata. 9:15.